czwartego uczestnika. Paweł Makowski, zaświadczenie Paweł Makowski. Umawiamy się na jedno. Wszystko, co dzisiaj zostanie tutaj powiedziane, zostaje między nami. I uważajcie, bo to miasto jest monitorowane. A jutro dostaniecie takie identyfikatory. Dostałem cynk, że robił je ten sam producent, który dostarcza porcelanę do restauracji Sowa i Przyjaciele. Doszedłem jakiś czas temu do wniosku, który w bardzo jasny sposób wyjaśni wam pewne zjawiska. Wszyscy urzędnicy są tajnymi agentami. Naprawdę. Myślicie, że dlaczego do tej pory nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć żadnych przekazów, które wychodzą od nas, do nas z urzędów? Dlatego, że są zaszyfrowane. Dziękuję. Odkryłem to podczas jednej z moich ostatnich wypraw do najmniejszej jednostki agenturalnej w kraju. Do spółdzielni. Musiałem zdobyć zaświadczenie o niezaleganiu za czynsz. Punkt pierwszy. Tajny agent nie może okazywać emocji. A to był piękny dzień. Świeciło słońce. Ja z uśmiechem wchodzę do pokoju dział finansowy. Dzień dobry. Ona pisze. Dzień dobry. Nic. Zero emocji. Kamienna twarz Elizabeth. Próbuję jeszcze raz. Dzień dobry. Nazywam się Paweł Makowski. Chciałem zapytać, czy nie mam zaległości w czynszu i poprosić o zaświadczenie. Nic. Zero emocji. Dla nich zimna wojna wciąż trwa. I jak czytam dzisiejsze serwisy informacyjne, to no miały rację. Punkt drugi. Tajny agent u tajnego agenta tylko hasło uruchamia czytelny przekaz informacyjny. I tym hasłem bynajmniej nie jest słowo dzień dobry. Nagle do pokoju zagląda inna agentka. Cześć Baśka, co tam u ciebie słychać? Wiesz co, jak załatwisz z tym panem, to wpadnij do nas na kawę. Nagle pojawiły się emocje. Cześć, u mnie wszystko dobrze. Tak, tak, zaraz u was będę. Ma pan 236 zł i 60 groszy nadpłaty. Gdybym wiedział, że można to tak szybko załatwić, to bym od razu z kawą przyszedł. Pani Basia dokończyła pisanie, wydrukowała i wręczyła mi kartkę mówiąc: pokój 406. Ale dlaczego przecież mam tu napisane, że nie zalegam? Ale to jest dokument wewnętrzny. Pokój 406. Punkt trzeci. Każda informacja musi być rozdrobniona. Nie może być tak, że jeden urzędnik zna rozwiązanie problemu. To jest tak jak z bombą atomową. Każdy jej element budowany jest w innej fabryce. To jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Bo gdyby jakaś obca jednostka administracyjna chciała porwać takiego urzędnika i dowiedzieć się, jak napisać takie zaświadczenie, to on nie będzie wiedział. Bo musieliby porwać 6 takich urzędników. Bo tyle pokoi musiałem odwiedzić. W pokoju numer 2 sprawdzono sprawy mojego członkostwa w spółdzielni. I powiem wam, im dłużej po tej spółdzielni chodziłem, tym bardziej czułem się jak członek. W pokoju numer 3 sprawdzono wszystkie sprawy sporne pomiędzy mną a spółdzielnią. Do tej pory takich nie było. W pokoju numer 4, w końcu, pani z uśmiechem napisała dla mnie to zaświadczenie. I zrobiła to tak, jednym paluszkiem.
Kiedy po 20 minutach trzymałem w rękach już to zaświadczenie, udałem się z nim jeszcze do dwóch pokoi, gdzie zostało ono podpisane i podstemplowane. Jeszcze zdążę do banku. Proszę z tym zejść do pani Basi na dół. To był moment, w którym poczułem się trochę jak kibice Legii Warszawa po ostatniej kontrowersyjnej decyzji UEFA, kiedy strzelasz 6 bramek, żeby zdobyć jedno zaświadczenie, a wciąż nie jesteś pewien, czy wygrałeś ten mecz. Dobrze, pójdę. I tu pojawia się ostatni, najważniejszy punkt. Punkt 4. Każdy agent posiada licencję. Licencję na zabijanie. Kiedy zszedłem na dół, do pani Basi. Pani Basia przejęła ode mnie moje zaświadczenie i odłożywszy je na swoje biurko, powiedziała: przyjdzie do pana jeszcze ktoś z działu finansowego, z działu technicznego, żeby zmierzyć pańskie mieszkanie. Nagle rzeczywistość zaczęła się załamywać. Poczułem się jak Leonardo DiCaprio, tyle że w incepcji. Zacząłem zapadać się coraz niżej i niżej, w głąb siebie. To wszystko przestawało mieć dla mnie jakikolwiek sens. Ale po jaką cholerę będziecie mierzyć moje mieszkanie? W bloku mieszkam. Przecież sobie ścian nie porozsuwałem. Pani Basia, pamiętając wciąż o zasadzie numer 1, odparła spokojnie. Ale mogło się zdarzyć tak, że usunął pan jakąś ściankę działową w swoim mieszkaniu, przez co powiększyła się powierzchnia pańskiej podłogi, a tym samym zwiększył się metraż mieszkania i będziemy musieli przeliczyć czynsz za lata wstecz. I może się okazać, że nie ma pan nadpłaty, tylko że ma pan niedopłatę. Umarłem. Po prostu umarłem. Kiedy po 7 dniach, po zapłaceniu 70 zł, otrzymałem od pani Basi to moje zaświadczenie. Zrozumiałem, że to wszystko jednak musi mieć jakiś sens. Że to wszystko jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. Że nie powinniśmy się denerwować na urzędników, bo tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o pokój. 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 Pokój niech będzie z wami wszystkimi.